tym roku emerytura może zaskoczyć seniorów, kiedy zerkną na wyciąg z konta. Okazuje się, że wielu z nich może zobaczyć znacznie większe świadczenia emerytalne, ale nie wszyscy mają powody do radości. Emerytura w Polsce jest w tym roku wspierana przez trzynastkę, ale to nie jedyna podwyżka świadczenia, jaka czeka nas w tym roku. To efekt wyjątkowo wysokiej rekordowej waloryzacji przewidzianej na 2020. Faktyczna jej wartość przerosła wszelkie oczekiwania i wstępne założenia. Emerytura będzie jeszcze wyższa. Zapowiedziano, ile emeryci zyskają na waloryzacji. Początkowo zapowiadano, że waloryzacja w 2020 wyniesie około 3,24%. Jedynie bardziej optymistyczne prognozy zapowiadały, że będzie wyższy. Ostatecznie potwierdziły się te drugie i wskaźnik podwyżki w tym roku obliczony został na 3,56%. Ponadto waloryzacja emerytów i rencistów będzie łączona, czyli zarówno kwotowa, jak i procentowa. Jednym z efektów waloryzacji będzie podniesienie od marca kwoty minimalnej emerytury do 1200 zł brutto. Względem ubiegłego roku to wzrost o 100 zł, czyli osoby otrzymujące minimalne świadczenie, na swoim koncie otrzymają ok. 1025 zł. Kolejne przedziały wpływów z tytułu emerytury będą rosły zgodnie ze wskaźnikiem waloryzacji kwotowej. Nie wszyscy będą zadowoleni, jedni dostaną znacznie mniej, jednak nie wszyscy będą zadowoleni, bo progiem łączonej waloryzacji jest ok. 1719 zł osoby, które otrzymują świadczenia powyżej tej kwoty, będą objęci waloryzacją procentową, więc faktycznie dostaną mniej pieniędzy, około 59 zł więcej. Oczywiście osoby, które zarabiają jeszcze więcej, będą w podobnej sytuacji. Dzisiaj grzeje 1. Nie ma już żadnych wątpliwości, potwierdziły się obawy. 9-letnią Polkę zabił wirus 2. Córka Ewy Błaszczyk zapadła w śpiączkę 20 lat temu. Po 18 latach nastąpiła poprawa, stało się niezwykłe. Nie ma wątpliwości, że im więcej emerytury dostawałeś do tej pory, tym mniejszy dostaniesz dodatek z racji waloryzacji. Osoby, które otrzymują świadczenie wysokości minimalnej emerytury, zyskają w tym roku ok. 82 zł netto, na rękę. Natomiast osoby ze świadczeniami z rzędu 1600 zł brutto, już znacznie mniej, bo ok. 56 zł i 70 groszy. Najlepsze newsy dnia, źródło, Super Express. Następny artykuł, nie przegap żadnych najciekawszych artykułów. Kliknij i obserwuj Pikio. PL na Google News.